Hej, hej moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. Znajdujemy się na Madagaskarze. No i oczywiście eksplorujemy sobie, moi drodzy, ten teren cały tutaj. No i proszę bardzo, mamy tutaj przeciwników. Trzeba ich by było sprzątnąć. Tak chcę w głowę nacelować, ale może kombinować nie będę. Dobra, jeden nie żyje. Ej, chwila, czy ja już tam amunicję nie miałem? Oj, oj, oj. O, pewnie. Teraz na pewno trafię. Ale tutaj granat musi rzucić, co nie? O, jeny. Chwila, życie, życie, życie. Czemu nie mam tego? Ale spieprzaj stąd, no. No i tak oberwałem. No ale dobrze, dużo nie straciliśmy, przyznam szczerze. Dobra, wsiadamy z samochodu. Dobra. Było bum? Jakieś tam było. Dobra, nie mam amunicji takiej. Jasny gwint. Skąd on? Gdzieś tu bliżej jest. Dobra, na razie zregeneruję sobie życie. Gdzieś w tych krzakach rąbany. Tutaj. Dobra, piękny strzał. Tam ktoś jeszcze był gdzieś. Dobra, jak po wszystkich to spoko. Zbierzmy tutaj, moi drodzy, co nieco. O, proszę bardzo, co się przyda? Nie, kałasznikowa brać nie będę. Dobrze. Nie, tego też nie będę brał. Obejrzyjmy tylko, czy tutaj coś jest konkretnego. Co, come on? Dobra. Troszkę do góry, ale... Gdzie ja mam się chybnąć? W którą stronę? Trochę się pochuśtamy, okej? Okay? Możliwe, że tutaj. Chociaż tam bym wszedł. Oj, oj. Chyba mi nie pykło. Ale poczekajcie. Na dach tego czegoś, tej budowli, tych ruin, w ten sposób można wyjść. Ale jak wyżej, to już naprawdę nie wiem. O. Czekajcie, może spróbuję jeszcze raz. Do góry, do góry, do góry. No po coś, kurde, to musi być, tak? Dobra, jeszcze wyżej. Takie w zasadzie miejsce odizolowane od całości całej. Ale ja się tutaj ten... Staczam w dół. Widzicie? To może tam? No bo po coś tu diaska musi być. A nie dolecę, za cholerę. Dobrze, a co tutaj mamy? Jezu, jak tu stromo. Masakra. Jakieś budynki w dole, ale wydaje mi się, że tylko one są tak dla pizzy pokazane. Naprawdę urokliwy teren. Fajny, fajny. No ale co bym na tym filarze takiego znalazł? Ja tam chciałem właśnie wskoczyć, ale... Chyba to jest bez sensu. No ale chwila, chwila.
A czekajcie, mam pomysła fajnego. Tylko nasi przyjaciele by się musieli odnieść. Widzisz coś? W tej dziurze? Patrzcie. O, patrz. Może coś tam jest. Dobra, zobaczmy. O, proszę bardzo. Dobrze, że mi to przyszło do głowy. Jakiś skarb. Nie wiem, co to jest. Angielska ładownica do muszkietu. O, fajnie. Okej. Okay. Czyli tutaj było, moi drodzy, tylko miejsce skarbu. Okej, okay, pięknie. Jeszcze tutaj zwiedzimy. No ale wydaje mi się, że już nic takiego tutaj nie znajdziemy. A tutaj co mamy? Na pewno będzie mi kusiło autem tutaj wjechać, ale widzę, że mamy ładny spad. Więc lepiej... Chociaż tam jakoś może dojedziemy. No nie wiem, spróbujemy. Idźmy po auto, moi drodzy. No i proszę bardzo, tam jeszcze coś jest w górze. Jednak tam też jakoś mi się wydaje, że nie wejdę. Tak szybko i łatwo. Czekajcie, to nie jest nasz samochód. Kurde. Którym to się przyciskiem patrzyło, gdzie jest auto? Tutaj, okej. Okay. No widzicie, ja bym szukał gdzie indziej, czyli jednak to jest przydatna sprawa. Naprawdę, człowiek zapomina. No przecież przed chwilą jeszcze właśnie tędy pamiętam, że jechaliśmy. No cholera. Dobra, wracajmy się. Patrzcie na to. Ciekawe, czy to naturalny przeskok. Myślę, że ktoś to poszerzał. Dobrze, a my dalej lecimy, moi drodzy. Pamiętajmy, że trzeba jechać na tą górę wulkaniczną. No, więc najlepiej gdzieś cały czas do góry należy jechać. Te drogi są tutaj strasznie jakieś strome. Aż nie wydają się drogami. Ale chyba tutaj... Jasny gwint. Chyba jakoś tutaj przejadę. Chwila. Dobra, jeb w tą... Okej, okay, hamuj, 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 hamuj. Okej, okay, pięknie. Okej, okay, jakoś nam to idzie. Pokracznie, bo pokracznie, ale idzie. I chodźmy teraz tutaj, bo z tamtego miejsca coś tutaj właśnie widziałem. Jakąś budowlę. Okej, okay, można jechać. Nasi pasażerowie widzę, że lubią takie właśnie ekstremalne jazdy. Ale tu trzeba uważać już naprawdę. Nie mam pojęcia, co to tak naprawdę jest. Ale rozejrzę się tutaj ewidentnie. Super. Mieliśmy coś tutaj. Jakaś notatka nam doszła. Wieża sygnałowa? Niby do czego może? Przed wybuchem wulkanu. Hej, patrzcie, tam jest miasto. Jest dolina rzeki. A, proszę, proszę. Niezły widoczek. Mam wrażenie, że za chwilę obudzę się w karcerze. Że to wszystko jakiś sen. Sam. Nie, nie, nie żalę się. Po prostu... Dobra, znajdźmy ten skarb. Jasne. Wątpię, że ten skarb tutaj też znajdę. Świetna góra, ja pierdzielę. Jesteśmy tak naprawdę u podnóża już, moi drodzy. O, co tam słychać? Sam? Czekajcie, ten jeszcze chce porozmawiać. Ja jakoś się trzymam. Dziękuję, że się z nami zabrałeś. No i że tak twardo negocjowałeś z tym gościem z wypożyczalni. Nie ma sprawy.
Powiem ci, że dobrze się przy tym bawiłem. Ja też. Chodzi o ten bankiet. Okej, weź można na to? A proszę bardzo. Tak po części. Ale chyba wyżej nie da rady. Chociaż tutaj może spróbować, można, czekajcie. Tutaj, okej. No jakiś skarb jest, co nie? Jakaś moneta. Szkocka dwupensówka. Okej, fajnie. No ale piękne, urocze miejsce, naprawdę. Ojoj. Tam jest coś kolejnego. No więc co, postarajmy się tam do tego czegoś podjechać. Wsiadamy w samochód, okej. No i jedyna droga mi się wydaje na tamto miejsce, na tą wieżyczkę, prowadzi tędy. Ej, chłopaki, za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Uważajmy jednak. Trudno powiedzieć. To bądźmy ostrożni. Jesteśmy tu pierwsi. Ale chyba tak. Jedźmy dalej. Chyba tak, moi drodzy, bo widzę beczkę, która wybucha. Na po cholerę ona by tutaj była. Nie stawia się takiego mostu, jeśli nie chce się czegoś ukryć. Albo czegoś ochronić. Dobrze, zwiedzamy w takim razie po kolei, moi drodzy. Tutaj nic. Teraz wejdźmy na górę. Tylko pytanie, czy znowu da się, ale widzę, że da się, świetnie. Hop, 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 hop. Pięknie, pięknie. Może to, wiecie co, rozwalimy? Czy nie? Zostawię na razie. Aha, żeby ten most zwodzony otworzyć, trzeba przejść na drugą stronę. Ale to zaraz, okej. Ale to zaraz, ze względu na to, żebym tutaj jeszcze chciał podejść. W zasadzie to wydaje mi się, że to miejsce albo tamto działa na takiej samej zasadzie, tylko że tutaj, w tym miejscu, możemy się tak ześliznąć po linie. Natomiast w tamtym miejscu możemy puścić nasze lasso i przedostać się na drugą mańkę. W porządku. Dobra, do góry, do góry. Hej, uważaj na siebie, młody. To pęknie na pewno zaraz. Jeny, 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 chwila, chwila. Trochę mnie poniosło. Jak do góry wejść? Bardziej. I chyba zginę. No ale nic nie straciliśmy, moi drodzy, no bo w tym samym miejscu zaczniemy. Dobra. Jedynie tej amunicji nie zbiorę. Albo czegoś ochronić. Więc tam by taki nic nie znalazł, moi drodzy, więc chodźmy teraz tutaj na drugą stronę. I ten most trzeba na plank się założę opuścić w dół. Dobra. Tylko musimy na pewno znaleźć jakiś tam mechanizm. Poszukam czegoś, na czym można stanąć. Tam jest korba. Tam jest korba. Mhm. A tu nie przeskoczę? Nie, okej, nie przeskoczę. Ale co, kurczę, to coś musiało być po tej stronie. A ja jestem po tej stronie. No dobra, no to się po prostu wrócę. Dobra, rozejrzę się jeszcze tutaj. Głupie te miejscówki są, one są zaraz tak przy tym. Przy skarpie. Głupi jeden błąd i lecimy w dół.
Ale ciężko tutaj będzie cokolwiek znaleźć, a tym bardziej to przeprowadzić tam na górę. Chyba, że da radę. Tu mam jakieś skrzynie, proszę bardzo. Ale czy one się nadadzą? Raczej nie. O, słyszycie? Na szczycie wieży jest jakaś wielka skrzynia. No warto posłuchać się rad starszego, skoro nas nazywa młody. I wykorzystać te jego informacje. Dobrze, lecimy to w takim razie do góry. Chodzi mu o tą wieżę. Jezu. Dobra, rozbujam się jeszcze ciupkę. Dobrze. Kolejny symbol. Co my tutaj mamy w ogóle, proszę bardzo? Tak, to znak Anne Bonny. Mhm. Grasowała po Karaibach. Myślałem, że zmarła w więzieniu. A przynajmniej tak podają źródła. W sumie. Avery pewnie i ją zaprosił. Anne Bonny. Okej. Dobrze, to musimy skrzynię, moi drodzy. Znalezione, nie kradzione. Okej. Więc tak, stanęliśmy na tym, moi drodzy, że na samej górze jest ta skrzynia, tak, jakaś. My musimy ją zwalić w dół. Cholera, nie wiem jak tutaj przeskoczyć. A zaraz na drugą stronę tutaj mi on przechodzi. To mnie denerwuje. Okej. No jestem w tym samym punkcie, moi drodzy. Znowu do tego okna podejdziemy. Ale czemu przeskakujesz, dziadu? No jasny gwint. Jak wyżej? No, wskazówka. To, że na górę, to ja wiem o tym. Tylko, że nie mogę się przedostać. Tam jest ta skrzynia, ale jak tam wejść? Jestem w takim dziadowskim miejscu, że nie mogę się wybić. O cholera. Chyba, że właśnie tutaj coś trzeba kombinować, a tamto mnie zmyliło. Dobrze. Cały czas się uszę, moi drodzy. O, jasny gwint. Do góry, do góry, do góry. Bingo. Tamta chyba, co nie? Zobaczcie. Jasny gwint. Jasny gwint. To było głupie. Nic nie jest? Okej. Okay. Dasz radę? Mhm. Dobra, do zobaczenia. Naprawdę, to było bardzo głupie. Chyba w tym miejscu wystarczy, czyż nie? O, oczywiście, że tak. Dobra. Ja to załatwię. Znaczy... Dobra. Jezu, trzeba się męczyć. No nie. Ciekawe, czy mnie widzą. O jasne. Dobra. Trzeba ich sprzątnąć.
że jestem po tej stronie bezpieczny. Już granaty. Oni tu nie dojdą do mnie. O Jezu, jeszcze snajper. Skąd ten drugi? Aha, Boże, myślałem, że... Podejdę trochę bardziej. Jasny gwint. Też obrywam. Dobrze, ale naprawdę nie sądziłem, że oni tutaj się przedostaną w jakiś sposób. Tu jest chyba. Dobra, pięknie. Dobra. O cholera. Tam ktoś był, czy już nie żyje? Chyba nie żyje. Okej. Muszę tego snajpera jakoś zdjąć, moi drodzy. Muszę jakąś taką dosyć fajną miejscówkę sobie znaleźć. Tutaj może taka będzie. Tutaj nikogo. Ten snajper tutaj jest chyba, co nie? Oberwał. Pięknie. Ostatni strzał. Dobra, chyba nie żyje. Chyba nie żyje i chyba wszyscy, co nie? Nie, jeszcze ktoś tam jest. Ale gdzie? Nie mam pojęcia. Cholera. O jasny gwint, oni tutaj przeskakują. To dosyć skutecznie. Oż ty gnoju. Dobra, prosto w czerep. Cholera, nie mam amunicji na tą chwilę. To dużo tych gnoi tu jest. O nie. No wszędzie już są, naprawdę wszędzie. Są takie głupie miejsca, ale naprawdę pomocne. No nie, jeszcze granat. Man, czy to miejsce będzie ok? Ale jest ich naprawdę coraz więcej tych dziadów. Dobra. W ostatniej chwili przed granatem. Jeszcze są, bo nie skończyła się walka. Ale jasny gwint, gdzie oni jeszcze są? Nie widać tych knoi. Snajperki już nie mam, nie? Halo,
blisko. Cholera, nie trafiłem. Zbyt blisko. Ojo, nic nie widać. Co oni tam mają, jakiś granatnik? Tak, ten gość ma jakiś granatnik, ale już go nie ma. Ale taką broń chciałbym naprawdę pozyskać. Dobra. Tylko opuszczę jakoś ten most. Dobra, widzę, że już jest czysto. O, więc chodźmy, moi drodzy, opuścić go w końcu. Czekajcie, wejście na górę było od której strony? Gdzieś tutaj. O właśnie, te schody. Tych schodów szukaliśmy, świetnie. Ta skrzynia jest tutaj. Mam nadzieję, że już problemów żadnych nie będzie. No jakaj, lecimy. Szybko, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No jedziesz, agent. Pięknie, moi drodzy. Wystarczy teraz wsiąść już w końcu do samochodu. Ale jeszcze bym ten granatnik zobaczył. Gdzieś było chyba na tych schodach ten gościu, co nie? Fajna sprawa, tylko nie wiem, ile tam amunicji jest. Tutaj coś mamy. Snajperkę widzę, 9-ostrzałową. Tu jest chyba ten granatnik. 6. Ale wiecie co, wezmę granatnik, bo on na tą chwilę wydaje mi się, że bardziej mi się przyda. No i okej, moi drodzy, troszeczkę się już działo. Może dużo postępu dzisiaj nie było. No ale według mnie zrobiliśmy dosyć sporo, więc ja się z wami gorąco żegnam. Lajkujcie, moi drodzy, ten odcinek, komentujcie także. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo to mnie naprawdę ogromnie motywuje do dalszego nagrywania. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć!